Siemanko, ja jestem Lucek, to jest symulator mechanika samochodowego. I zaczynamy sobie od tego pięknego, żółtego Mustanga, powiedzmy. Lubię ten salon, wiecie. Szkoda, że to już jest ostatni. Trudno. Co mamy do roboty? Wymienij lub napraw uszkodzone części, wymień olej, wykonaj chip tuning plus 20%. W ten weekend chciałbym przetestować swój samochód na torze. Jednak chciałbym mieć pewność, że uda mi się pokonać moich kolegów z pracy. Sprawdź silnik i inne części zawieszenia, a następnie wykonaj chip tuning. Zapłacę za samochód, który wygra. Hmm. 2000, więc popsute dużo mieć nie może. Natomiast i tak musimy zrobić szereg testów, aby to dokładnie stwierdzić. Olej wymienimy sobie później, zrobimy sobie później także chip tuning. Chip tuning może zostawmy sobie także na koniec. Co wy na to? Dobrze? Możemy sobie zmienić widok. Dzisiaj sobie pojeździmy może trochę tak. No, wcale nie jeździ aż tak źle ten Mustang. Myślę, że spisze się na tym torze. Budżet mamy tutaj niewielki, bo tylko 2000 dolarów. Na sam chip tuning przecież ludzie przeznaczają 1000 dolarów, a tutaj mamy aż 2000, więc dużo popsute być nie może, szczerze mówiąc. Ale jak będzie, to zobaczymy. Jak sobie już przetestujemy, to nasz mechanik od razu podświetli części złe na kolor jakiś tam czerwony w najgorszym razie, czy żółty. I jesteśmy już po teście. Myślę, że nie będzie tak źle tym razem. Zobaczymy. Musimy pamiętać, żeby wymienić ten olej nieszczęsny. Ok. I teraz tak, podświetlimy sobie. Zobaczymy, co tu nie gra. Zobaczcie, jak sporo części się już podświetliło. Czy może być coś z filtrem? Sprawdźmy stan akumulatora. Jest w porządku. Filtr powietrza, czy przepływomierz? Ha, być może coś jest z przepływomierzem. Czemu ja zawsze mówię dyferencjał na rozrząd, nie wiem czemu. Mi się to zawsze myli jakoś. Ale to tylko same nazwy. O, zobaczcie, rozrząd jest walnięty. Uła. Napinacz. Napinacz jest ok. Musimy kupić już. Napinacz paska, pompa wody. Zróbmy sobie jeszcze test. Cały rozrząd ma gościu do wymiany. Zróbmy sobie test komputerkiem. Ok. I test mamy gotowy. Zobaczmy teraz, co z resztą komponentów. Alternator widzimy, że jest ok. Musimy kupić napinacz paska. Pasek rozrządu i pasek klinowy. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Kolektor wydechowy jest ok. Natomiast przydałoby się jeszcze zbadać hamulce. Tutaj chyba one jeszcze chyba nie są podświetlone. Mogę z tej strony ich zobaczyć. Podnieśmy sobie samochód i może zacznijmy od wymiany oleju. Czyli tak, weźmy sobie nasz pojemnik olejowy, jak to się nazywa? Pojemnik z olejem. Podstawmy go w odpowiednie miejsce. Chyba tutaj, tak? Okej. Gdzie ty jesteś, korek? Tu jesteś. Ops. I zobaczmy, co się stanie. Jest, proste do dziurki. Uwielbiam ten moment. Będziemy musieli jeszcze pójść na diagnostykę i sprawdzić resztę samochodu. No ale podejrzewam, że jak wymienimy ten rozrząd, to już będzie wszystko, no bo za mały budżet mamy, żeby tu cokolwiek jeszcze móc wymieniać. Poza tym klocki widzę, że ma w porządku, zaciski także. Tutaj raczej wszystko gra, moim zdaniem. Zobaczymy jeszcze tylko wydech, układ wydechowy. Czy możemy od razu zbadać? Możemy, wahacze tylne. Ciekawe czemu nie są zbadane. Aha, bo to musimy iść na diagnostykę.
No dobrze, no to chyba tu będzie wszystko ok, ale już jak tu jesteśmy, to sprawdzimy, tak? Ten rozrząd chyba jest tylko walnięty i tyle. Z zawieszeniem jest raczej w porządku. Dobrze, no to opuszczamy sobie samochód. Musimy pamiętać o tym, żeby dolać olej, więc zróbmy to sobie już na samym początku. Będzie trzeba ściągnąć pokrywę silnikową. I dolejemy sobie olej. Lejemy do pełna. Nie powinno się tak właściwie, no ale w tej grze takie rzeczy są potraktowane dość umownie. Okej, mamy załatwioną sprawę, ale może jeszcze pokrywy silnikowej nie zakładajmy. Musimy kupić napinacz. Hops. Tak, chodźmy sobie tutaj, poszukajmy koło pasowe napinające. To nie to. O, mamy tutaj pasek klinowy V6, pasek rozrządu V6 i jeszcze musimy kupić napinacz paska. I co tu jeszcze mieliśmy do zrobienia? Aha, chip tuning. Ok, wymieniony olej już mamy. Teraz chodźmy sobie tutaj. Wyciągamy wszystkie zepsute części. Tutaj tak. I tak. I zakładamy nowe. Chodź tu. Tak. Czy to będzie wszystko? Nie jestem pewny. Wątpię, żeby tak łatwo było. Ale sprawdźmy. No, tak jak myślałem. Jeszcze jakieś części są uszkodzone. Przepływomierz, jak widzimy, jest w porządku. Czy wszystkie filtry? Samochód wygląda na to, że jest troszeczkę uszkodzony. W sensie takim, że był katowany po prostu. I właśnie rozrząd był zrypany. Spróbujmy. Zobaczmy sobie filtr powietrza, ale podejrzewam, że jest w porządku, no bo tutaj widzimy, wszystko ładnie się na zielono świeci. No, widać zresztą, że jest ok wszystko. Zakładamy z powrotem. Ja zawsze sprawdzam ten filtr powietrza, bo to jest jednak rzecz, do której nikomu nie chce się zaglądać. I do takiego wniosku dochodzę, że twórcy po prostu sobie często obierali ten cel, żeby uszkadzać. Ok, chodźmy na diagnostykę, nie będziemy tutaj szukać. Samochód jest niekompletny. Dobra, to załóżmy sobie pokrywę silnikową, jednak to musi być. Nie wiem czemu, no ale jak trzeba, to trzeba. Chodźmy. Ok. I zobaczmy, o co tutaj chodzi. Teraz testujemy przednie hamulce. Nie jest bardzo ładnie. Jest jakaś różnica 1,3 punktów. A tutaj? Tu jest też w porządku. W normie raczej. Sprawdzamy zawieszenie z przodu. Może to właśnie jest też kwestia zawieszenia. Nie wiem dokładnie, co tam mogłoby się spieprzyć. Nie, no tu z przodu jest wszystko w porządku. A tył? O, z tyłu jest coś nie tak. No dobrze, widzicie, wykazaliśmy sobie, że tył jest uszkodzony. Coś z zawieszeniem. Więc od razu sobie patrzymy, co tu może nie grać. O, już widzimy. Amortyzator. Coś jeszcze? Nie, ale sprawdźmy. O, zobaczcie, pompa paliwowa. A filtr paliwa? To tak, kupujemy pompę. Nie wiem, czy ja czasem nie mam jakiejś pompy na stanie. Sprawdźmy. O, wyciągaj się. Okej. A spróbujmy ją naprawić. Czy to się da naprawić? Nie jestem pewny. Okej. No, przewijaj się. Nie, nie możemy. Dobrze. No to kupmy sobie pompę paliwową oraz amortyzator tylny. Tak, i pompa paliwowa jest
tutaj. Okej, okay. Chodźmy na tył. I załóżmy uszkodzone części. Kurczę, nie to. Tak, i hops. Zakładamy. O, jest, okej. Okay. Fajnie, że ten amortyzator można od razu ściągnąć. Nie trzeba demontować prawie całego tyłu. Okej. Okay. I czy to będzie wszystko z tych napraw? Tak, czyli jeszcze został nam tylko chip tuning. Chodźmy stuningować ten samochód. Musimy wykrzesać z niego dodatkowe 20%, więc od razu chodźmy do programu. 20%, no niedużo. Myślę, że to się nam uda jak najbardziej dokonać. Fajnie by było, jakby więcej można było tutaj wykrzesać z niego. Ale jak będzie, to nie wiem. Chwileczkę. Oj, prawie. Okej, okay, i uwaga. Jest! Mamy plus 20%. Teraz chodźmy sobie przetestować samochód. Myślę, że to będzie ponad 20% nawet. Jeśli jest 25%, ale zaraz się o tym przekonamy, co i jak. Plus 25%. Pięknie. Dobrze. Wykonaliśmy sobie chip tuning. Wykonaliśmy sobie wszystko to, co mieliśmy do zrobienia. Chodźmy do następnego zlecenia. No i co tym razem? Wymień lub napraw uszkodzone części. Wykonaj chip tuning plus 10%. Wykonałem chip tuning w innym warsztacie za połowę ceny i teraz żałuję. Chciałem zaoszczędzić trochę pieniędzy, a teraz mam uszkodzone podzespoły. 3000 dolarów nam daje. Czyli jeśli ma uszkodzone podzespoły, to pewnie coś w silniku. Sprawdźmy. Ok, i mamy zrobione. A teraz sprawdźmy, o co chodzi. Podświetlamy sobie części. Alternator, zobaczcie. Mały silniczek, co prawda. Ło, rozrusznik. Ale rozrusznik możemy sobie naprawić w imadle. Mamy tutaj cały ten układ zapłonowy do wymiany. Ale najpierw musimy pokrywę silnikową ściągnąć. Okej, okay. Zdaje się, że tam ma... O, i wszystkie świece. O rany. Jest tragedia, jest, proszę Państwa, tragedia. Dobrze, róbmy po kolei. Zacznijmy od rozrusznika. Czy ja mam jakiś mniej uszkodzony? Czy ja mam w ogóle jakiś dobry? Mi się wydaje, że coś tam miałem. Zobaczmy sobie. Hops, nie, niestety nie. Muszę naprawić ten, który mam. 13%. Mam jeden rozrusznik V6, ale zobaczcie, jak tanio mogę go naprawić. Musimy kupić 4 świece, moduł zapłonowy i przewody zapłonowe. Moduł zapłonowy możemy naprawić, zaraz to sprawdzę, ale wydaje mi się, że chyba nie. Nie wszystkie części można tutaj naprawiać, jak widzicie. Czyli przewody zapłonowe, moduł zapłonowy, świece razy 4. I coś tam jeszcze. Aha, i alternator, ale alternator możemy sobie akurat naprawić. Naprawić. Sami. Tu mamy to. Rozrusznik już mamy gotowy. Co tam jeszcze było? Aha, moduł zapłonowy, zgadza się. I jeszcze co? Coś tam było jeszcze do zrobienia. To nie. No świece mieliśmy wymienić sobie. Nie lubię tych świec wymienić, bo one zawsze jakoś tak gówniano się wymieniają. W sensie ciężko trafić na nie myszką, wiecie? No i specjalnie za tym przepada. No ale jak trzeba, to trzeba, tak? Wszystko trzeba tutaj zrobić. No, wyciągaj się. Czemu nie chcesz się wyciągać? Okej. Okej. I okej. I wkładamy nowe świece. Tak.
Tak. I chodź tu świeca. Dobrze, co teraz? Teraz musimy chyba moduł zapłonowy założyć. Dobrze, przewody zapłonowe. Ok. I teraz zajmijmy się rozrządem. Trzeba tu zbadać, czy na pewno wszystko gra. O! Pasek klinowy, pasek rozrządu. Co tu jeszcze? Ojej, napinacz. Koło pasowe napinające jest ok. Pompa wody jest w porządku. Alternator sobie naprawimy sami. Sprawdźmy jeszcze kolektor wydechowy. Jest w porządku. Nie wiem jak skrzynia biegów, ale coś mi się wydaje i obawiam się, że też jest walnięta ładnie. No dobra, kupimy sobie napinacz paska. Pasek klinowy. Zawieszenie myślę, że jest w porządku. Jak goście mówił, że tam Jeep Tunik mu coś tam uszkodził, to... Tak, i coś tam jeszcze było? Pompa wody? Pompa wody też? Nie, pompa wody jest ok. No dobra, no to wymieniamy ten rozrząd. Chodź tu, rozrząd. Ok. Alternator. Idziemy od razu naprawić i zamontujemy nowy. Pyk. $208. Jaki mamy budżet na to w ogóle? 3000 dolców. Nie jest to mało. I myślę, że nam na wszystko, wszystko wystarczy. Okej. I zakładamy wszystko od nowa. Nowe rzeczy. O, miałem już jakiś alternator. Kurczę, no trudno. Czasami warto sprawdzić, czy się czegoś nie posiada. Okej, i co? Super, wykonaj chip tuning plus 10%. Skompletujmy jednak jeszcze obudowę. I już tyle mamy, jeśli chodzi o naprawę. Chip tuning plus 10%. To nie powinno być trudne zadanie. Tym bardziej, że przed chwilą musieliśmy wykonać dużo trudniejsze. Okej. Mamy nawet plus 20%, mu zrobimy. Myślę, że się nie obrazi. Co wy na to? Chyba nawet będzie więcej jak 20, będzie 25 znowu. No i bardzo dobrze. Takie jest, plus 25%. No i dobrze. Czy mamy wszystko wykonane? Mamy wszystko wykonane. Chodźmy do następnego zlecenia. I co tym razem? Zlokalizuj i zamontuj brakującą część. Ostatniej nocy ktoś się włamał do mojego samochodu, ukradł coś z komory silnika i nie mogę teraz go odpalić. Możesz to naprawić? $800. Akumulatora nie ma. Ojej. Nie mam akumulatora dobrego, trzeba kupić nowy. Ale czy to tylko akumulator? No jak nie mógł zauważyć, że nie ma akumulatora? No nie rozumiem tego. Zrobiliśmy. Idziemy dalej. I co teraz? Sprawdź całe podwozie. Zjechałem z drogi i uszkodziłem na zawieszenie. Mam tylko nadzieję, że to nie... Że to będzie... $1100. Ale fajna bryka. Ale wiecie co? To się zapowiada na dłuższą robotę, dlatego ja was zapraszam już na kolejny odcinek. Będziemy zaczynać od tego samochodu i no, mam nadzieję, że podobał wam się ten. Zrobiliśmy sobie 3 zlecenia, z czego jedno było naprawdę dosyć długie, drugie było takie sobie, a trzecie to już w ogóle prościzna, prawda? Aż się zdziwiłem, że na tym etapie gry takie coś łatwego wyskoczyło. No i cóż, jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteś tutaj nowy, zasubskrybuj mnie, żebyś wiedział, co nowego się pojawi u mnie. A tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie, trzymajcie się i na razie, cześć!